Świetnie wyglądacie, bo oni tak poważni, a wy gracie pięknie. Proszę Państwa, że dokument jest najtrudniejszą formą, poza animowanym filmem, najtrudniejszym rodzajem filmowym. Mi się wydaje, że dokument jest rzeczywiście szalenie trudny, nie, Michał? Znaczy, że wymaga na przykład to, żeby wiedzieć, gdzie postawić kamerę, no to jest jakaś szalenie trudna decyzja. Żeby być uważnym obserwatorem i żeby jakby wycofać swoje ego trochę. No pod tym względem rzeczywiście dokument jest bardzo, bardzo trudną formą i też w dużej mierze powstaje na montażu. Więc to jest ta taka układanka tych puzli. Ale nie umiałam tak powiedzieć, czy to jest jeden albo drugi trudniejszy. Trudno mi jest tak powiedzieć, chociaż rzeczywiście no jest coś takiego z tyłu głowy, że ten dokument, jak ktoś umie zrobić dobry dokument, to ma szansę też rzeczywiście zrobić dobrą fabułę, nie? Może jest coś takiego. Znaczy może tu i tu jest jakby taka chyba potrzebna umiejętność syntezy. Tak jak w dokumencie często właśnie wybrania jakiegoś bohatera, zawężenia, bym powiedział, punktu widzenia do powiedzenia czegoś szerzej. Tak samo pewnie w filmie fabularnym, bo się to odbywa tak samo na etapie scenariusza, no że też trzeba obrać jakiś mały świat, który może, jak się przy dobrych wiatrach coś powie więcej, skomunikuje się jakby szerzej trochę o świecie. No i pewnie ta trudność jest tu podobna, że jakiś rodzaj syntezy i tu jest niezbędny, no, punktu widzenia. Wyszłam w swojej głowie od idei fix, jaka ta dziewczyna powinna być. Myślałam o młodej Nastazji Kiński, marzyłem Izabeli Rossellini młodziutkiej, marzył mi się jakiś typ i szukałam bardzo długo aktorki szkoły teatralnej i tak dalej. No i takich dziewczyn nie przyjmują do szkół teatralnych, już nie chodzi mi o to, że pięknych, tylko w ogóle jakichś takich intrygujących, tylko tam dziewczyny są raczej na zasadzie zespół tańca Mazowsze. No więc nie umiałam znaleźć takiej dziewczyny. I po prostu spotkałam, pojechałam do Nowego Jorku ze szczęśliwym człowiekiem i poznałam Belę zupełnie przypadkowo. Poznaliśmy się w Nowym Jorku i ona w żaden sposób nie wyglądała jak żadna modelka, tylko jak zwyczajna dziewczyna. I robiliśmy masę zdjęć próbnych z jej udziałem i ja pomyślałam, że ta jej fizyczność będzie pracować w tym filmie. No i pewna naturalność. A teraz w naszym najnowszym filmie, który nakręciliśmy z Michałem i z Mają, też była dziewczyna, która nie jest zawodową aktorką w ogóle i powiem szczerze, że zagrała świetnie, bo to czasem jest zależne od... Aktorka mogłaby nawet położyć, tak bym ujęła. Po prostu to zależy, ona też miała grać młodą dziewczynę bardzo i być taka nieskażona. No i myślę, że Małgosia na tyle, na ile potrafiła, to gdzieś uniosła, a w dużej mierze liczyło się jednak to, jak wygląda. I jest też taka brutalność dotycząca czasem aktorów, aktorek, i ta Cavani, z którą Mateusz pracował, to potwierdziła, że bardzo często u aktora liczy się wygląd. I to nie o to chodzi, czy on jest ładny, czy brzydki, tylko że w jakiś określony sposób wygląda w kamerze, ma jakiś magnetyzm i na pewne projekty to starcza. No nie mówię, że na przykład na film Woody'ego Allena, tak, gdzie, nie wiem, trzeba super grać, psychologię, tak? Czasem człowiek operuje pewnym symbolem. No i Małgosia Bela była w tym filmie poniekąd takim symbolem. A dzisiaj byś na to samo się zdecydowała, robiąc ten film? Nie, na pewno nie. Znaczy ja myślę, że każdy film bym zrobiła inaczej i inny film bym pozatrudniała aktorów. Aktorom często pozwala się być po prostu sobą. Często, nie często, ale właśnie prawie na pewno amator nie umiałby nic wykreować ponad to, kim jest. Ale jeśli aktorowi reżyser czujny właśnie na zdarzenia dokumentalne, na takie tu i teraz, i właśnie Małgoszka jest takim reżyserem, który nie ślepo patrzy ten swój scenariusz, ona tu napisała i nie widzi, że właśnie teraz jest najlepszy moment, nie wiem, jakiegoś zdarzenia między ludźmi, jakiejś super energii, czegoś, co się wydarza w przestrzeni, to może się pojawić jakaś sztuczność i rzeczywiście nawet dla aktora profesjonalnego również najciekawsza, najbardziej jakaś taka twórcza, przełomowa, odkrywcza praca jest właśnie z tymi czujnymi reżyserami. To jest często straszny ból, że nie wiem, wydawało się, że coś fantastycznego się zdarza, ale reżyser jakiś gdzieś idzie w bok, bo on pamiętał, że tam ma iść z lewej strony na prawą i to ma się stać godzinę później. To jest dla takiego, nie wiem, wrażliwego aktora czynnego coś strasznie irytującego. I tu muszę powiedzieć, że właśnie oni są pod tym względem fenomenalni. To zresztą widać w tych filmach. No tutaj była cała, tak,
cała grupa przecież tych chłopców w IMIE, prawda? Oni przecież coś takiego stworzyła Małgośka. Moim zdaniem, no jestem częścią tego filmu, ale też patrzę trochę na niego jak widz. Dla mnie to, co jest fenomenalne, to to, że my mówimy jednym językiem. To znaczy nie ma jakiejś przepaści pomiędzy stylem grania aktorów profesjonalnych i nagle grupą tych chłopców. Ale to jest właśnie ta czujność, to jest to szukanie również z profesjonalnymi aktorami, również w przestrzeni, to nie dotyczy tylko spraw aktorskich, ale tego, co się w ogóle dzieje. Oni oboje potrafią zdecydować, żeby miała być jakaś zupełnie inna scena i nagle gdzieś zobaczyli, no tak było przecież w IMIE, prawda, że miało się gdzieś grać gdzieś na jakichś łąkach, nagle zobaczyli, że jest jakieś pole kukurydzy, proszę, wszystko się zmienia z dnia na dzień, idą kręcić scenę w kukurydzy. To jest ten, moim zdaniem, dokumentalny tryk. Wzięli tą kukurydzę. Kombajn zajechał. Więc wydaje mi się, że najciekawsze i wtedy nie da się wartościować, czy dokument, czy fabuła, jest ta czujność jakby i w jednej, i w drugiej formie. Tak to rozumiem, tak to czuję. Moim zdaniem Andrzej Chyra zagrał w tym filmie w IMIE jak amator. Bardzo. Mam takie jedno krótkie pytanie. Mówiliście Państwo, że ostatnio skończyliście film. Może coś więcej o tym filmie, jaki tytuł i kiedy będzie na ekranie? No, tytuł jest taki, na razie dziwny tytuł jest. Nazywa się Bady Ciało. No, czyli po angielsku ciało i po polsku ciało. Bady Ciało. I jest to film, w którym zagrał, mogę tylko powiedzieć, Janusz Gajos, Maja Ostaszewska i właśnie Justyna Suwała, młoda, zdolna amatorka. No i co? Napisaliśmy razem z Michałem scenariusz do tegoż dzieła. No i montuje się, no. Nie wiem, kiedy będzie. Zobaczymy. Proces trwa. Bilet na Księżyc. Także może jeszcze dwa zdania o tej pracy. Ja tylko powiem, że się cieszę, że zagrałem w tym filmie, że w końcu reżyser mnie obsadził w innej roli niż w jakiejś takiego gbura dramatycznej. Tam zagrałem postać ludzką, dla ludzi, dla Państwa. Amanta z prowincji. A ja to filmowałem. No dobrze. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Wielkie brawa dla Waszej twórczości. Dobra, to jest to, co znajdziesz.